Kolejny ciągnik z włoskiego koncernu marki BCS, Invictus, model K300, moc silnika 26 koni, występuje również 35-konny o nazwie Invictus K400. Tu prezentowany model jest oznaczony dwoma literkami RS, oznacza to kółka skrętne. Jeżeli chodzi o wersję drugą, są to wersje z przegubem centralnym i łamaniem w połowie. Wykonywany wtedy skręt jest w przegubie centralnym. Tutaj mamy koła skrętne. Ciągnik z napędem na 4 koła, stały napęd bez możliwości rozłączenia. Ciągnik do wykorzystania w szkółkach, jako pomocniczy w gospodarstwach sadowniczych, w gospodarstwach górskich również. Co przemawia za tym, to jest moc w stosunku do wagi. 35 koni, jedyne tona 100 masy własnej. Ciągnik wyposażony w tylny podnośnik o udźwigu tona 100 kg. Wałek odbioru mocy 540 obrotów na minutę. Układ, tak jak tutaj widzimy, trzypunktowy kategorii pierwszej. Gniazda hydrauliczne z możliwością rozbudowy, tutaj dwa, z możliwością rozbudowy do trzech par. Skrzynia biegów w pełni mechaniczna. Biegi 8 biegów w przód, 4 biegi w tył. Tutaj nie występuje nawrotnica synchronizowana, tylko mamy na redukcji bieg wsteczny i 4 biegi do dyspozycji. Czytnik, możliwość kontroli obrotów wałka przy prędkości silnika. Bardzo prosty układ przeniesienia napędu. Możliwość zblokowania osi, jeśli chodzi o mechanizm różnicowy. Ciągnik bardzo kompaktowy, niewielki, niemniej jednak z bardzo szerokim zastosowaniem. Zobaczmy, jak ma się trakcja tego ciągnika w terenie. Jak widać, ciągniki włoskie marki BCS odznacza niezawodność w każdym terenie.